No bo jesteśmy pod żółto-niebieskim sklepem. Także robimy dzisiaj podejście drugie do wystroju naszej kuchni. Zapraszamy. To szybki przystanek na jedzenie, prawda, Andrzeju? No. Wzięliśmy porcję na pół. I dinozaura. I dinozaura, bo potem wpadają do nas sąsiedzi, będziemy gotować, ale już jesteśmy turbo głodni. Bierzemy się za jedzenie. No dobrze, więc za nami kolejny projekt kuchni. Tym razem była to IKEA. Taka usługa kosztowała nas 29 zł. Całą tą ofertę możecie sobie sprawdzić na stronie IKEA i to przez nią właśnie dokonujecie rezerwacji. Jeżeli chodzi o kuchnię, nie będzie wiele różnic względem tej z Castoramy, dlatego że podoba nam się cały czas to samo, czyli szafki, które są białe, które są lakierowane, które są frezowane. Ja osobiście, Andrzej, myślę też tak estetycznie i funkcjonalnie bardziej nam się podobają te frezy niż jakieś uchwyty, rączki, czy jak chcecie to nazwać. No więc tak, może żeby nie przedłużać. Jeżeli chodzi o szafki z IKEA, myśleliśmy, że one są niewymiarowe. Natomiast okazuje się, że jakiś czas temu IKEA te swoje szafki trochę pozmieniała i one już mają standardowe wymiary. To są, wiecie, tam 40, 60, 80 czy coś takiego. No generalnie takie standardowe meble to są. Więc jest trochę prościej, jeżeli chodzi o sprzęt AGD. W tym momencie możecie sobie oczywiście kupić albo sprzęt AGD z IKEA, ale możecie też jechać do takiego Media Expert i normalnie zakupić sobie sprzęt AGD samodzielnie, potem po prostu go w te meble wmontować. Jedyne, co jest jakby trudniejsze w montażu, to jest zmywarka. Jeżeli kupicie tą z IKEA, ona oczywiście już będzie odpowiednio, jakby da się ją odpowiednio zamontować. Jeżeli kupicie sobie zmywarkę w jakimś innym sklepie z AGD, wtedy będziecie musieli dokupić jakieś takie specjalne prowadnice, Andrzej, jak to się nazywało ładnie? Zawias do zawias. Zamontowania frontu, jeśli chcecie mieć zmywarkę w zabudowie. Przepraszam, no. Więc zawias. I ten zawias kosztuje dodatkowe 400 zł. Więc jakbyście chcieli kupić zmywarkę gdzie indziej, no to musicie sobie dodać do jej ceny te 400 zł i wtedy trzeba przemyśleć, czy bardziej się opłaca zakup AGD właśnie w IKEA, czy no w jakiejś sieciówie. Dokładnie. Więc tak. A niewymiarowe chodzi... szafki, to miała Kasia na myśli tylko to, że szafki pod zabudowę, nie to, że szafki były w jakichś dziwnych wymiarach. Szafki miały standardowe wymiary 40, 60, 80. Natomiast system pod zabudowę u sprzętów AGD miał własne uchwyty montażowe i pasowały kiedyś tylko sprzęty AGD z IKEA. Teraz pasują wszystkie. Tak, dziękuję Andrzeju, bo chyba taki faktycznie za duży skrót myślowy poczyniłam. Ale skoro już wszystko jasne, to przejdźmy do tego projektu. Więc tak. Znowu był problem z tą szafką narożną. W ogóle szafki narożne w IKEA są takie trochę oszukane, bo to jest tak naprawdę taki zwykły prostokąt, który tylko ma dodatkowo jeszcze blendę. Więc no. No i tutaj właśnie pojawił się ten problem i jakby musieliśmy się zastanowić, jak zaplanować sobie tą przestrzeń, tak żeby nie tracić za dużo miejsca, mieć go jak najwięcej. I słuchajcie, doszło do tego, że wydłużyliśmy naszą kuchnię. Przynajmniej na tym projekcie. A to oznacza, że będziemy musieli, jeżeli zdecydujemy się na meble z IKEA, przenieść gniazdko, które jest w salonie. Gniazdko mamy na wysokości 2 metrów i chyba 86 cm, licząc od rogu kuchni. A kuchnia, którą zbudowaliśmy w IKEA, jest o wymiarze 1,98 m na 2,90 m.
literka L. No więc tak, jeżeli chodzi o tą kuchnię, no to udało nam się to zaplanować. Niestety będziemy musieli wstawić w rogu dwie blendy lub ewentualnie jeszcze to przemyślimy, jak już będziemy, że tak powiem, bliżej ewentualnego składania zamówienia, jeżeli się zdecydujemy, czy jednej z tych blend nie przenieść na ten róg, na tą stronę ściany, gdzie jest komin wentylacyjny, dlatego że mamy problem, słuchajcie, nasza wnęka w kuchni jest bardzo niewymiarowa i mamy problem ze zmieszczeniem lodówki. I lodówka, która byłaby idealna do tej przestrzeni, czyli 70, jakby wiecie, ona potrzebuje tych 5 cm z tyłu takiej przestrzeni wolnej, żeby móc się chłodzić. I z naszych obliczeń wynika, że jeżeli my ją tak wstawimy, to ona wtedy będzie nam wystawiała, a to oznacza, że nie otworzy nam się szafka z koszem. Więc pojawił się pomysł, żeby tę blendę, która w tym momencie w narożniku jest wstawiona podwójnie, żeby jedną przenieść właśnie na tą ścianę, gdzie jest ten komin. Wtedy zyskamy dodatkowe 5 cm i nie powinno być problemu z lodówką. Natomiast już postanowiliśmy, że lodówka to będzie ostatni sprzęt, który kupimy do mieszkania i zamówimy ją dopiero wtedy, kiedy będziemy już mieli zamontowane meble, tak żeby móc w razie czego, wiecie, jeszcze ją wymienić, ewentualnie na mniejszą, jeżeli by się okazało, że ta 70 nam się ewidentnie nie zmieści. Więc dobra, jeżeli chodzi o projekt, to jeszcze taką różnicą znaczną jest system rozwiązania ten cargo. W Castoramie, no to jest takie cargo firmowe, cargo. IKEA nie wiem, czy ma swoje, w sumie nie sprawdzałam tego na tej wycenie, mniejsza o to. Generalnie kosz wygląda inaczej. Jeżeli chodzi o Castoramę, tam chyba było widać, że to były takie ładne dwa prostokąty, które się ładnie wysuwały jeden za drugim. Natomiast jeżeli chodzi o IKEA, to jest taki banan. To jest taki ładny banan, który się wysuwa. Wydaje mi się to jakby nie aż tak praktycznie jak kosz, dlatego że jednak te rogi, no bo ten banan sobie idzie tam po jakiejś linii, tak? Te rogi wam zostają puste. Więc jest to wykorzystane nie tej szafki narożnej, ale jednak odrobina przestrzeni się tam marnuje. Więc osobiście wolałabym mieć taki właśnie kosz zamiast takiego banana, natomiast przejdziemy zaraz do ceny i różnica w cenie jest całkiem spora właśnie na korzyść IKEA. Więc w tym momencie jest to kuchnia, nad którą się właśnie mocno zastanawiamy. Więc tak, przejdźmy do kosztów. Jeżeli chodzi o zabudowę, to oczywiście, a jeszcze nie dodałam, ona jest oczywiście pod sam sufit, to widzicie na projekcie. I z takich jeszcze fajnych patentów, słuchajcie, to w tej szufladzie, w której jest kosz, jest jeszcze taka cieniutka jedna szuflada, w której sobie możecie poukładać worki na śmieci, gąbki, wiecie, do zmywania naczyń. I tak samo taki jest śmieszny właśnie patent w szufladzie tej wąskiej, która docelowo pewnie byłaby na sztućce, dlatego że sztućce są bardzo wąskie, tak? Bardzo niskie. Więc żeby nie marnować całej tej przestrzeni, żeby tam w górę nie było za dużo właśnie pustego miejsca, IKEA ma takie rozwiązanie, że jest jeszcze w tej szufladzie ukryta jeszcze jedna szuflada, taka właśnie bardzo cieniutka, idealna na sztućce i wtedy pod spodem możecie sobie coś jeszcze przechować. Na pewno na projekcie, na wizualizacji, którą mamy dostępną, ładnie będzie to widać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o naszą wycenę, my zdecydowaliśmy się na to, żeby wybrać sobie od razu sprzęt AGD, poza lodówką oczywiście, ale generalnie wybraliśmy sobie już sprzęt AGD, wybraliśmy też już zlew i wybraliśmy już kran. I teraz tak, jeżeli chodzi o wycenę samych mebli, nie mam jej tutaj, tak wiecie, jeżeli chodzi o same dechy, ona jest policzona od razu z armaturą, no czyli właśnie ze zlewem i z kranem. I cena za tą kuchnię na tym etapie wynosiłaby 14,5 tysiąca, dokładnie 14 512 zł i 97 groszy. Jeżeli byśmy się zdecydowali na zakupienie blatu proponowanego nam przez panią z IKEA, to blat kosztowałby nas kolejne 698 zł. Nie byłoby to już drewno, byłby to jakiś sztuczny materiał. Andrzeju, pamiętasz, co to takie? To się nazywa laminat. Ogólnie IKEA też ma blaty drewniane, natomiast przewaga laminatu nad blatem drewnianym jest taka, że jest po pierwsze tańszy, po drugie łatwiejszy w utrzymaniu czystości, po trzecie teoretycznie można na nim stawiać gorące garnki. I tak nigdy tego nie robimy. No, także no, takie są przewagi blatu sztucznego laminatu, tak? To jest płyta wiórowa.
I taka okleina specjalna. Tak, i jeżeli chodzi o sprzęt AGD, wybraliśmy sobie okap i będzie to okap oczywiście z filtrem węglowym. Nie będziemy ciągnąć wentylacji do kominu, komina. Wybraliśmy też od razu płytę i piekarnik, no i zmywarkę. Jeżeli chodzi o ten sprzęt AGD, kosztowałoby to 7935 zł. I jeżeli chodzi o całość, to w takim razie sumując, to wychodzi nam 23 145 zł i 97 groszy. Czyli jak widzicie, cena jest tak naprawdę porównywalna do tej z Castoramy, z tą różnicą, że tutaj mamy też już wliczony właśnie ten zlew i kran. Natomiast Noika wygrywa, jeżeli chodzi o montaż. Montaż w Ikei przy kuchni tych rozmiarów to jest 3,5 tysiąca. Dodatkowo płaci się za podłączenie sprzętów. Jeżeli kupujecie meble z Ikei, jest to 50 zł od punktu, jeżeli nie meble, jeżeli kupujecie AGD z Ikei, to jest to 50 zł od punktu, jeżeli kupujecie swoje własne AGD i montują je panowie z Ikei, wtedy płacicie 100 od punktu. Więc to jest temat do przemyślenia, natomiast wiecie, 3,5 tysiąca kontra 6 czy 7 tysięcy, które nam sugerował pan z Castoramy, to jest bardzo duża różnica. Za te 3 tysiące można zrobić naprawdę masę rzeczy w domu. Mogę sobie kupić łóżko i sofę do salonu. Nie? Jakby to jest możliwe. Więc wydaje mi się, że na tym etapie Castorama została zdyskwalifikowana. Andrzeju, też tak myślisz? No i w Castoramie musielibyśmy ciąć szafkę narożną, tą na drugim poziomie przy suficie, a w Ikei nie. No ale to dlatego, że w Ikei zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak była tam blenda. No tak. I ten róg nie będzie w pełni wykorzystany. Castorama, no byłaby, musiałaby być szafka pocięta, ale przestrzeń byłaby w 100% wykorzystana. Tutaj no zostanie nam taki ślepy zaułek. No. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprzęt AGD, powiem wam, że tutaj mamy ogromną zagwozdkę, robiliśmy research i bardzo ciężko jest nam podjąć decyzję, czy decydować się na sprzęt ewentualnie z Ikei, czy decydować się może na sprzęt z innego sklepu RTV. Powiem wam, że opinie są bardzo różne, czasami bardzo skrajne. No i musicie się, jeżeli będziecie kiedyś w takiej sytuacji jak my, to trzeba po prostu przemyśleć, na czym wam bardziej zależy, dlatego że na ten moment z naszych pierwszych takich analiz wynika, że sprzęt AGD w IKEA jest droższy niż sprzęt taki porównywalny, który moglibyście kupić w innym sklepie. Natomiast różnica jest taka, że w IKEA macie na te sprzęty 5 lat gwarancji, a w normalnym sklepie są to, o ile dobrze pamiętam, 2 lata. Mhm. No i teraz pytanie, co jest dla was istotne, bo jeżeli istotna jest gwarancja, będziecie się czuli dzięki temu bezpieczniej, no to oczywiście wtedy warto iść w te sprzęty z Ikei, dlatego że dokupienie dodatkowej gwarancji do sprzętu z takiego na przykład Media Expert po przekalkulowaniu nie wychodzi korzystnie. W sensie taniej by wychodziło chyba po prostu kupić sprzęt z Ikei. No tylko, no właśnie, musicie się zastanowić, no bo my tak myślimy sobie o tym i takie mamy wrażenie, że jak kupujemy sprzęt AGD, ja wiem, że teraz często jest tak, że one się psują dzień po gwarancji, ale mamy takie założenie, że chyba skoro kupujemy nowy sprzęt, to on jednak trochę podziała. Nasi znajomi, sąsiedzi, którzy urządzali się te parę lat temu, jakoś nie narzekali na to, żeby te sprzęty, które oni zakupowali, im się psuły. Więc tak myślimy sobie chyba, że bardziej bylibyśmy jednak skłonni ku temu, żeby kupić sobie sprzęt AGD we własnym zakresie i po prostu ciut więcej zapłacić za jego montaż. Dokładnie. Szybkie porównanie na zmywarce. W Ikei to jest 2800 za średni model, nie najwyższy. Kasia mówi, że jakość wykonania akcesoriów, czyli koszy, była taka dosyć mocno średnia. No to fajnej klasy Whirlpool z jakąś dobrą promocją wyrwiemy za jakieś 200-2200. Do tego trzeba dokupić ten 400 zł zawias pod szafkę do zabudowy i wychodzi nadal taniej niż zmywarka w Ikei. Różnica jest właśnie tylko w gwarancji. Tak. Ale no tych sprzętów będzie więcej niż tylko jeden, więc sumarycznie całe AGD do kuchni wychodzi taniej nam w innych sieciowych takich marketach z elektroniką niż w Ikei. Różnica jest właśnie tylko ta gwarancja i koszt przyłączenia takiego sprzętu. No, sam koszt przyłączenia, wiecie, 50-100 zł, to już są takie, powiedziałabym, w skali całego remontu krople w morzu.
A no powiem wam, że no pomacałam sobie tą zmywarkę dosyć konkretnie i totalnie mi ona nie przypadła do gustu. Jeżeli chodzi też o takie rzeczy jak zużycie wody, prądu i tak dalej, no to te zmywarki też wypadają gorzej od tych, którymi my się interesowaliśmy. Więc jeżeli chodzi o sprzęt AGD, to byłoby tyle. Ogólnie jeżeli chodzi o projekt CK, to myślę, że byłoby tyle. Jest jeszcze warto jedna rzecz do dodania, czyli jak długo trzeba czekać i jak kosztuje dowóz i ile trzeba też czekać na panów monterów. Tak. No, to jedziesz? Jadę. Czyli jeśli zdecydujemy się na realizację kuchni według naszego projektu, możemy też zamówić sobie pana, który nam pomierzy mieszkanie, żeby mieć pewność, że ustalenia w projekcie są zgodne. Taka usługa chyba tam kosztuje jakieś 160 zł. To się nazywa wymiarowanie, tak. I to było coś około 150-160 zł. Nie pamiętam dokładnie. Także to jest raz. Jeśli już będziemy dalej mieli gotowy projekt zatwierdzony do realizacji, no to mniej więcej maksymalnie 10 dni roboczych czekamy na skompletowanie zamówienia. Zazwyczaj to trwa maksymalnie tydzień, czyli powiedzmy w poniedziałek zamawiamy, maksymalnie w piątek te meble już powinny być gotowe do odbioru i mamy dwie opcje. Albo odbieramy to sami w IKEA, wtedy to jest za darmo, albo jest ważone to zamówienie i na podstawie tego możemy sobie zamówić dostarczenie z wniesieniem. No. I jeżeli chodzi o to dostarczenie z wniesieniem, są dwie opcje. Możecie wybrać sobie dostawę z wniesieniem, na przykład, no w naszym przypadku dajmy na to, tak? Jeżeli chodzi o meble, które ważyłyby między 600 a 1000 kg, cena za dostawę z wniesieniem to jest 589 zł, tylko wtedy nie macie dokładnego przedziału, dokładnego przedziału dostawy, tak? Czyli po prostu dostawa będzie się odbywała między godziną 8 a godziną 20. Natomiast jeżeli zdecydujecie się dopłacić, czyli tam wychodzi między 609 a 639 zł, wtedy możecie sobie wybrać konkretny przedział czasowy. On jest 3-godzinny i jakby w tym czasie zostanie wam ta kuchnia przywieziona. To dla osób, które wiecie, bywają często poza domem, wydaje mi się to całkiem spoko rozwiązanie, no już 50 zł na dostawie to niby nie jest duża różnica, aczkolwiek z drugiej strony wiecie, tu się zbiera 50, tam 50 i jednak potem te kwoty się trochę mnożą, tak. No i na ekipę, która by ewentualnie miałaby montować te meble też mniej więcej czekamy tydzień. Tak, i w ogóle można to też tak zorganizować, żeby od razu przy zamówieniu zamówić sobie taką ekipę, tylko wziąć sobie zapas 2 dni, nie? Czyli na przykład jak planowana dostawa miałaby być między 10 a 12, no to ekipę wtedy sobie zaplanujcie na ten, nie wiem, 15, żeby mieć tam zapas kilku dni, gdyby doszło do jakiegoś poślizgu. Ale można to zrobić bardzo sprawnie, no i tak jak cały czas powtarzam, różnica w cenie jest naprawdę znaczna. Za te 3,5 tysiąca można już zrobić w mieszkaniu sporo innych rzeczy. Więc na ten moment jesteśmy bardziej team IKEA, natomiast mamy też wycenę od stolarza. Ale o tym innym razem. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.